Szanowni Państwo, za chwilę dowódca dzisiejszej uroczystości, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóstce, druh Robert Kalinka, złoży meldunek prezesowi zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bralowie, druhowi Piotrowi Kazimierskiemu. Panie prezesie, druh Robert Kalinka melduje poddziały gotowe do uroczystości świętego Fabiana. Czołem druhowie! Czołem! Strażaków Świętego Floriana. W imieniu swoim oraz wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten dzień możemy świętować w naszej jednostce. Pogoda, jak widzimy, nam dopisała. Zaproszeni goście również. Jest nam bardzo miło, że dziś w tym pięknym miejscu i podczas tak ładnej pogody możemy wszystkich Was, druhny i druhowie, na okoliczność naszego wyjątkowego święta serdecznie w Szóstce powitać. Przed chwilą wysłuchaliśmy Słowa Bożego, wysłuchaliśmy modlitwy księdza proboszcza i tym wszystkim zbudowani możemy dziś na chwilkę, na okoliczność naszego święta, zatrzymać się nad naszą dolą i niedolą strażacką. Rzeczywiście wielkie słowa i piękne słowa powiedział ksiądz proboszcz. Potrzeba nam odwagi, może nie takiej, jaką trzeba było się wykazać podczas licznych, a w naszej Rzeczpospolitej nieszczędzącej historii wielkich zrywów, ale takiej odwagi na co dzień. Odwagi nawet takiej, żeby znaleźć czas i w ten popołudniowy, sobotni wieczór wspólnie się spotkać, pomodlić, przegadać kilka spraw i uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość. Jesteśmy silni, jesteśmy od lat wielkim teamem, wielkim zespołem, który ze sobą współpracuje. Nasza siła, nasza pozycja, nie tylko w samym Bralowie, ale też i w powiecie, i w województwie, wielokrotnie zaznaczana podczas zawodów strażackich, podczas akcji gaśniczych, w których przodujemy, podczas demonstracji i pozyskiwania również sprzętu, którego mamy tak wiele, jest efektem naszej zgody, naszej współpracy. Życzyłbym sobie dzisiaj, w ten wyjątkowy dzień, i Wam, druhny i druhowie, żeby było nie tylko nie gorzej, ale też lepiej. Żebyśmy naszej pracy na co dzień w takie święta jak dziś, jak świętujemy, jak się modlimy i modlą za nas nasi współbracia i ci, którym na co dzień niesiemy pomoc, liczniej obecność swoją zaznaczyli podczas mszy świętych. Tak licznie, jak licznie częstokroć potrafią nam przygadać, skrytykować, wykazać pewne niedociągnięcia, których jako ludzie przecież nie możemy się ustrzec. Życzyłbym sobie, żeby nasza służba strażacka, wasza, zwłaszcza druhowie, podczas akcji gaśniczych, gdzie tą odwagę, o której mówił ksiądz proboszcz, wykazujecie, była doceniana, była zauważana, była rzeczywiście niedeprecjonowana. Strażacka działalność od lat jest bardzo ważnym aspektem działalności samorządu drelowskiego. Tak było wcześniej, podczas rządów mojego poprzednika Adama Szulika, który naprawdę tą strażacką działalność bardzo hołubił i udało nam się, myślę, z dobrym skutkiem kontynuować to wielkie dzieło. Mamy dziś 10 jednostek ochotniczych, mniejszych lub większych, mielu bardziej prężnych, wszystkie doskonale wyposażone. Na pewno jeszcze wiele sprzętu brakuje, ale nie sprzęt jest problemem, ponieważ skutecznie co roku w jakiś tam sprzęt się zaopatrujemy, natomiast na pewno największym problemem są sami strażacy ochotnicy. Robimy wszystko, żeby tych młodych przybywało,
żeby ci starsi i starzy, i wiekiem strażacy mogli swoje umiejętności i ducha strażackiego przede wszystkim przekazywać młodym. Dlatego cieszymy się dzisiaj z obecności właśnie w szóstej jednostce stosunkowo młodej, gdzie jest wielu młodych strażaków. Dysponują leciwym już sprzętem, ale dosyć dobrze wyremontowanym Volvo FL6, który z racji tego, że jednostka szóstecka jest położona na terenie 100% z wodociągowanym, niepotrzebny jest sprzęt tutaj jakiejś wysokiej klasy i dostępności do terenów leśnych, dlatego też spokojnie tego sprzętu wystarczy, a strażacy angażują się we wszystkie aspekty życia, nie tylko związanego bezpośrednio z ochroną przeciwpożarową, ale też w życie wiejskie i to kulturalne zabezpieczenie imprez masowych, udziały w uroczystościach kościelnych również. Życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście ta działalność nadal w tym kierunku szła. Z tego, co się też zorientowałem na zawodach, już za miesiąc wystąpi również młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP, szóstka. No i powstanie prawdopodobnie już tak reaktywowana, a wcześniej również tutaj działająca drużyna żeńska, i w zawodach w czerwcu wystartuje z drużyna żeńska dziewcząt z OSP szóstka w połączeniu pewnie z OSP Worsy, ponieważ te miejscowości są niezbyt duże, w związku z tym pewnie będą się tutaj dziewczyny w jakiś tam sposób wspomagać. Także cóż, cieszymy się ze święta, z pięknej pogody, z licznej obecności druhów i niech się tam tak ta nasza strażacka działalność nadal jak najbardziej rozwija, bo jeśli chodzi o samorząd, nie wyobrażam sobie jako wójt gminy już z kilkunastoletnim stażem, że moglibyśmy sobie bez strażaków ochotników poradzić. Bez nich nie byłoby możliwe zabezpieczenie żadnej imprezy, nie mielibyśmy tego poczucia bezpieczeństwa, że w razie zagrożenia, zanim państwowe służby dojadą, nasi będą zawsze pierwsi. Identyfikuję się ze wszystkimi słowami drucha prezesa wójta, który powiedział pod waszym adresem o waszej ofiarności, o waszej pracy. Dziś obchodzimy uroczystość, tak wielką uroczystość strażacką świętego Floriana, naszego patrona. Ale jest to tak jakby zwieńczenie tych pierwszych dni majowych, które do nas swoimi uroczystościami tak mocno przemawiają. 1 maja. Nie można zapomnieć również, że to jest święto pracy i czas wyrażenia szacunku dla wszystkich ludzi pracy. Dla wszystkich budujących, zaangażowanych, tych, którzy chcą budować i wspólną ojczyznę, i rozwijać gospodarkę. Jest to 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Też refleksja nad tym, cośmy skorzystali, jakie odnosimy korzyści. 2 maja święto flagi, święto Polonii oczywiście, ale święto flagi, które uczy nas szacunku i poczucia patriotyzmu takiego zewnętrznego. Dzień 3 maja, dzień Konstytucji 3 maja. Fakt oczywiście budujący nas, że jest to uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, która oby dalej czuwała nad nami. Ale Dzień Konstytucji 3 maja. Słuchałem wszystkich wypowiedzi i polityków, i tych we wiadomościach, i tych z uroczystości. Szczycimy się jako Polska, że Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. I to podkreślano wczoraj. Tylko nie podkreślono jednej rzeczy. Że po kilku latach od uchwalenia Konstytucji Polski na mapie już nie było, a to świadczy o tym. Dlaczego? Bo się kraj skłócił, bo się nie mogli pogodzić, bo każdy ciągnął w inną stronę. To jest refleksja na dziś. Do dziś przemawia ta sytuacja do nas, że siłę państwa mierzy się jednością społeczeństwa. Nie żadnym uzbrojeniem, nie siłą militarną, bo to można rozbić, ale jednością społeczeństwa. I tak jak uczymy się często od strażaków, wy jesteście symbolem jedności społeczeństwa. Wy jesteście tymi, którzy wspólnie pracują na rzecz innych. Chciałbym w imieniu swoim oraz wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóstce podziękować tak licznie zgromadzonym gościom. Cieszymy się, że wszystkie poczty sztandarowe są w komplecie. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji naszej dzisiejszej uroczystości.
Chciałbym podziękować bardzo księdzu proboszczowi za homilię. Chciałbym podziękować również naszemu radnemu Mirkowi Magrowi, który wspierał nas od wielu, wielu tygodni pod każdym względem. Zarówno była to praca, czysto mówiąc, fizyczna, organizacyjna, służył nam radą. Po prostu zawsze mogliśmy na niego liczyć. Chciałem podziękować.